Cześć, witajcie na naszym kanale Zdiagnozowani. Jeśli jeszcze nie wiecie, ja jestem Magda. A jestem Rafał. I zapraszamy na dzisiejszy filmik. O czym będzie dzisiejszy filmik? Będzie o równości i szacunku i miesiącu dumy. Czyli Pride Month. Co roku odbywało się w czerwcu. Wiesz dlaczego? Akurat ten miesiąc? Tak naprawdę to nie. Wszyscy pewnie myślicie, że przez to, że jest ciepło i to sprzyja właśnie takiemu celebrowaniu. Natomiast historia jest taka, że w 1696 roku w Nowym Jorku, w klubie na Manhattanie Stonewall Inn, policja zrobiła nalot, spisywała uczestników imprezy, bardzo chamsko traktowała. Oni się wkurzyli, zaczęli skandować słowa, że chcą wolności, więc rozpoczęły się zamieszki. No i był to swego rodzaju pierwszy taki protest przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu osób LGBT. No teraz jest to tradycja i dumnie ludzie wychodzą, celebrują. Rafale! Magdo. Byłeś kiedyś na takim marszu? Szczerze nie, niestety nigdy nie byłem, zawsze mi coś tego dnia wypadało i nigdy mi się nie udało tam być. Mam nadzieję, że mi się w tym roku uda, chociaż mam tego dnia obronę pracy magisterskiej, ale mam nadzieję, że po południu mi się uda dołączyć. Dobrze, a co myślisz o takim marszu? Myślę, że no są bardzo potrzebne, bo jednoczą ludzi, pozwalają się czuć swobodnie w swoim ciele, wszystkim ludziom. I chodzą na nie zarówno dzieci z rodzinami, jak i osoby indywidualne, które chcą po prostu się zjednoczyć i poczuć siłę w grupie. O. Co daje taki marsz młodym osobom, które jeszcze nie wyszły na przykład z szafy? Myślę, że dają poczucie, że jeżeli w końcu będą gotowi na to, to będą zaakceptowani przez część społeczeństwa, może nawet więcej niż część, że będą mogli czuć się sobą w tym społeczeństwie i że nie będą szykalowani. W mediach bardzo często ludzie nagrywają swoje coming outy. Czy to jest potrzebne każdemu? Chyba nie każdemu. Uważam, że to fajnie, jeżeli ktoś wyjdzie z szafy tak głośno. Jeżeli potrzebuje, to niech to zrobi głośno, jak najgłośniej umie. Ale to nie jest potrzebne. Myślę, że można wyjść z szafy niezauważalnie, kompletnie. Po prostu zachowywać się tak, jak się chce, mówić o tym, o czym się chce w normalny sposób, o tym, że ktoś mi się po prostu podoba. Jeżeli ktoś potrzebuje, jak najbardziej może to zrobić. A jeżeli ktoś nie chce, chce wyjść tak niepostrzeżenie, to najlepiej tak, jak się uważa po prostu. Jesteś już dorosłą osobą, ukształtowaną, pewną, jeżeli chodzi o swoją orientację. No i jesteś osobą pracującą. I tak. Jak w pracy odbierają cię współpracownicy? Czy wiedzą przede wszystkim, a jak wiedzą, to jak ty się też z tym czujesz? Czujesz się jakoś inaczej? Tak naprawdę nie czuję się inaczej. Współpracownicy pewnie wiedzą, ja z tym się nie ukrywam, ale też to nie było tak, że zacząłem pracować i mówiłem: o cześć, jestem Rafał, jestem gejem. To w ogóle tak nie było. Po prostu zachowywałem się normalnie, dla mnie normalnie. Nie krzywdzisz nikogo. To dlaczego tak inni potrafią widzieć w tym coś dziwnego? No bo takie mają normy narzucone przez społeczeństwo, może nie tyle co przez społeczeństwo, co przez wiarę, przez rząd. Wiemy, jakie są przedmioty w szkołach, wiemy, jak to jest, jaka jest władza u szczytu i wiemy, jak to jest przedstawiane. A przedstawiane jest to w większości negatywnie, chociaż próbują z tego wybrnąć, że wcale tego nie przedstawiają negatywnie, tylko ideologia. Tak naprawdę to żadna ideologia. Orientacja seksualna to jest ideologia, pamiętajcie. Mamy swoje mózgi, także możemy no przesiać tak. Dużo, słuchać siebie i nie mieć awersji do innego człowieka. Tak. To może przejdźmy trochę do tematu miłości. Ciekawe. Ciekawe, bo na pewno miłość gejowska jest inna. No, duża różnica jest. Na pewno, bo to zupełnie inaczej wygląda. Na pewno. Tak. Myślę, że całujecie się inaczej, okazujecie sobie szacunek inaczej. Brak szacunku, w ogóle w tej miłości nie ma szacunku, bo po co szacunek? Wy bardzo, bardzo chcecie mieć dzieci. Tak, no gromadkę dzieci. Wszyscy chcą mieć dzieci, wszyscy chcą brać śluby, no... No niestety wszyscy. Jak każdy. Tak, bo każdy hetero też chce to mieć. 100%, wszyscy. Są różne potrzeby, tak? Tak. Inni potrzebują
wesela, natomiast drudzy nie. Tak samo osoby hetero i osoby homo. Dokładnie. Nie każdy chce tego samego. Jeden chce mieć dzieci, drugi nie chce mieć dzieci. Jeden chce mieć ślub, drugi chce żyć na kociągła, można tak powiedzieć. I tyle. Jeden chce mieć mieszkanie swoje, drugi woli wynajmować co roku inne. Wszyscy są inni, tak samo w parach homo, w parach hetero, czy jeszcze innych parach. Także ten odcinek miał być kontrowersyjny, jednakże my już widzieliśmy, że on taki nie będzie. Szukaliśmy jakich pytań, jakie pytania Magda może mi zadać. Pisaliśmy do znajomych. Ja przeczytam wiadomość od mojej koleżanki Patrycji. Którą serdecznie pozdrawiamy. Tak. Kurde, w sumie to gej to taki sam człowiek jak każdy inny, więc o co tu pytać? Więc no taka prawda, o co tu pytać? Wasz dzień jest taki sam jak nasz. Niczym się nie różni. Czy ty właśnie się bałtowałeś, że jesteś hetero? Czy gej nosi stringi? Ja osobiście nie noszę. A są takie męskie stringi? Są, widziałem kiedyś, no. Drugie pytanie. Co gej zabrałby na bezludną wyspę? To samo co ja pewnie. Tak. Ręcznik? Na bezludną wyspę, na co bym zabrał? Pytałam się mojej znajomej, co chciałaby się dowiedzieć o gejach i napisała, że zapytałabym się, jak mu się żyje w Polsce. Żyje się dobrze. Mogłoby być zawsze lepiej, można by było móc zabrać ślub czy cokolwiek, ale nie narzekam na życie w Polsce, bo uważam, że w innych krajach jest znacznie gorzej. Czy chciałbyś zniszczyć homofobię? W sumie nie. Nie, absolutnie nie. Ja tak sobie myślę, że niektórzy ludzie sobie siedzą w domu i czegoś nienawidzą z całej siły i sobie o tym myślą, że jakby coś zrobić, żeby coś nie istniało. Oni by chcieli, żebym ja nie istniał. A ja tak sobie myślę, jakie oni muszą mieć nudne życie, że poświęcają na to czas. Ja nie poświęcam czasu na rzeczy, których nie lubię, bo mi szkoda na to czasu. Oni poświęcają czas na mnie, bo mnie nienawidzą. To jest bardzo fajne uczucie, że ktoś o mnie myśli, bo mnie nie lubi. Czy bycie gejem definiuje cię jako daną osobę? Czy bycie gejem nie definiuje? Jestem z zawodu inżynierem technologii żywności, zaraz będę magistrem. Czy każdy gej wykonuje taką pracę? Myślę, że nie. Myślę, że bardzo mało osób wykonuje taką pracę. Pracujesz w szpitalu? Czy każdy gej pracuje w szpitalu? No myślę, że nie. Czytam książki. Nie każdy gej czyta książki, bo nie każdy gej lubi. No tak samo jak inne osoby. Czy bycie hetero definiuje czegoś osobę? No nie za bardzo. Geje interesują się piłką nożną i malowaniem paznokci. Tak samo jak osoby hetero. Więcej słyszałeś zabawnych, głupich komentarzy niż takich naprawdę toksycznych? Tak naprawdę toksycznych komentarzy, takich hejterskich, to usłyszałem dość mało. Tylko jedna osoba tak się naprawdę odsunęła od mojego życia. I w sumie dobrze się tak stało, bo jeżeli jestem tolerancyjna, no to dobrze, że tak wyszło. Niż byśmy się mieli męczyć. W większości ludzie okazują wsparcie. Nie wiem, jaki filmik musielibyśmy stworzyć, żeby was zszokował. Jeżeli macie pomysły, to dajcie znać w komentarzach, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy. Ja bym chętnie nakręcił taki filmik, ale ja nie wiem, czy ja mogę zszokować ze swoją orientacją seksualną. Jeżeli włączyliście ten filmik tylko dlatego, żeby posłuchać o gejach, bo co? Bo co chcieliście tu usłyszeć? Napiszcie w komentarzu, naprawdę. Ja odpowiem na te pytania, co chcieliście usłyszeć. Nie jesteś prawdziwym gejem, dopóki nie zrobimy quiz. Tak, z racji tego, że jest Pride Month, zobaczymy, czy jestem prawdziwym gejem. Wielu facetów stara się nawet nie myśleć o tym, czym mogłoby być gejem. A ty? Jesteś pewien swojej męskości? Wypełnij test i sprawdź, czy twój poziom jest poniżej bezpiecznych 50%. Bezpiecznych 50%. Więc pierwszy quiz nazywa się czy jesteś gejem? Więc zaczynamy. Pierwsze pytanie. Jaki jest twój ulubiony kolor? No, złoty, różowy, niebieski. Czy miałeś kiedyś dziewczynę? I to nie była Magda. Tak miałem. Jak byłem w podstawówce, to oczywiście miałem. Chyba każdy miał swoją dziewczynę, a jak nie, to... A jak miała na imię? Chcesz powiedzieć? Moja dziewczyna miała na imię Ola Aleksandra. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Olę. Czy chciałeś kiedyś przytulić chłopaka? Chciałem, wyobraźcie sobie, tak? No to znaczymy tak. A w jakim wieku wiedziałeś, że chcesz przytulić chłopaka? Bardzo ciężkie pytanie. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Czy pazurem jakiś quiz poproszę? Co to jest? Czy kiedykolwiek czułeś uczucia do osoby płci przeciwnej? Tak. Byłem zakochany. Tak. Ale nic zbyt ekscytującego. Nie? Nie wiem.
No nie wiem, ale myślę, że geje też mogą czuć się na przykład miłość do swojej mamy, babci. No, nigdy nie byłem zakochany romantycznie w dziewczynie. Jeżeli pewnie o to tu chodzi. Ale przyjaciółkę swoją kocham, mamy swoją kochą, babcię też kochamy. A siostrę też. Nie zapomniałem o mojej siostrze. Bardzo głębokie te pytania. Tak. Bardzo. Czy ubierałeś kiedyś ubrania damskie? Co to ma w ogóle wspólnego? Ale to są odpowiedzi. Tak, wiele razy przebierałem się i dobrze się w tym czułem. To jest pytanie na to, czy jestem osobą transseksualną, czy na to, że jestem gejem. Bo jakby to jedno, dla mnie jedno z drugim się nie łączy. Ale tak, na przykład czasami muszę, jak jestem w lumpeksie, to sobie wejdę na dział damski i poszukam tą sobie spodnie, bo jestem na tyle niski, że spodnie sieciówek, nie tylko spodnie, bo bluzki eski też są na mnie dość duże na przykład. Więc tak, czasami mam spodnie z lumpeksu, które mogą być damskie. Żeby się przebrać na kobietę, to nigdy nie miałem takiego planu, bo ja jestem mężczyzną i czuję się jako mężczyzna. Więc nie próbowałem się upodabniać do kobiety. No to nigdy. Jakbyś zareagował, gdyby twój najlepszy przyjaciel wyznał ci miłość? Tak. Tak? Tak, bo to ma bardzo wspólnego z byciem gejem. Ja szczerze mówię, że ja kocham swoich przyjaciół i często im to powtarzam. Dosyć często nawet. Znaczy, gdyby mi mój najlepszy powiedział, przyjaciel powiedział, że mnie kocha, powiedziałbym, że też go kocham. Ale nie w sposób romantyczny. Tak. I bym w ogóle się nie zorientował, że on do mnie mówi w sposób romantyczny. Nie mogę spać, bo... Myśl o gejowskim seksie, uprawiam gejowski seks, jestem zmęczony gejowskim seksem. Bardzo ciekawe pytanie, ale nie wiem co zaznaczyć. Zaznaczyłem wszystkie. Jesteś nieśmiały. Ty i nieśmiały? Jestem bardzo nieśmiały. Ty? Ja kiedyś byłem bardzo nieśmiały, teraz jestem już otwarty. Co to ma też wspólnego z byciu gejem? Każdy jest nieśmiały. Tak, każdy gej. Każdy ma taki etap nieśmiałości. Czy to układali w 84 roku te pytania? Co by zrobił, jakby chłopak cię pocałował? No to też pytanie zależy jakie. Kiedyś jak mi chłopak na ulicy kradną w to nie uważałem, że to jest jakieś zajebiste. Naprawdę mi się parę razy zdarzyło, mam na to świadków. Wstałem się rąd w centrum miasta i idę sobie ktoś nagle podchodzi, mnie klepie w tyłek. To się tak parę razy zdarzyło. Tak? Tak. Wow. To klepanie po tyłku i to przez obce osoby mało kogo tak. Jara. Dziennie mam 10 partnerów, 15 partnerów, 20 partnerów, mam jednego partnera i dobrze mi z tym. No, mi wystarczy jeden. Dziennie mam 10 partnerów. Wow. A zaszalejemy, dobrze, zaznaczymy 15. Bo to chodzi o to, że ludzie myślą, że geje to codziennie i masowo uprawiają seks. Tak, no to taki stereotyp. Tak, to powiedzmy, że mam 15 dziennie. Mój ulubiony trunek to... Mleko, mleko, mleko. 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 Twoje włosy, o! Zawsze wyglądają perfekcyjnie. Zawsze wyglądają perfekcyjnie. Lubię przeczesywać włosy ręką. Też. Tak, myję 2 razy w tygodniu. Nie wiem, gdzie mam grzebień. To co, prawdziwy mężczyzna myje 2 razy w tygodniu włosy i nie wie, gdzie ma grzebień? Chciałbym, żeby w Polsce geje mogli uprawiać seks na ulicach. Społeczeństwo akceptowało ludzi LGBT, a państwo nie traktowało ich jak obywateli drugiej kategorii. Kurczę, można wybrać tylko jedno. No nie wiem. No nie wiem, no jeżeli ty masz 10 partnerów dziennie, no to... 15 znaczy. 15, tak, oj. Ale 5 przegapiłam. A dzisiaj pół dnia z Magdą spędziłem, więc wiecie, jakie to musi być tempo. No. Także ja nie wiem, kiedy ty to robiłeś. No. Dobra, zaznaczę tam drugą, że jednak społeczeństwo akceptowało LGBT. Tłok silnika i rura wydechowa kojarzą się mi z gejowskim seksem, częściami samochodu. Tłok silnika? Ja nie wiem, co to jest tłok silnika. Zacznijmy od tego. No ale wiesz, że to jest część samochodu. No tłok silnika, no jakby ktoś mi powiedział. No rura wydechowa. No rura wydechowa, wiem. Słowo rura jakie jest w ogóle dziwne, co? Szukaliśmy dużo tych quizów i każdy jest tak, no głupi. Denny. 74%. 74% tylko? Gejozy. Tylko? Obliczyłeś poziom geja w swoim mózgu. 74% gejozy masz, mój drogi. Mało. Mało. Średnio. Co to jest w ogóle gejoza? Zachowanie się bardziej gejowsko czy mniej gejowsko? A nie ma heterozy. No właśnie. Każdy się zachowuje inaczej. Ktoś woli się zachowywać bardziej delikatnie, bardziej subtelnie, a ktoś się zachowuje bardziej męsko, znaczy bardziej męsko, wiecie o co chodzi. Jeżeli dotrwaliście do końca tego filmiku, to bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że trochę tutaj dotarło i pokazaliśmy, że jest to normalne, że można się szanować i nie myśleć o tym, kto kogo kocha.
I nie przeżywajcie, że mamy swój miesiąc, wy macie pozostałe miesiące dla siebie. Nie, jest coś szokującego. Na koniec przecież pokażemy wam zdjęcie całującej się pary hetero i całującej się pary homo. Przecież to jest takie inne. Jak wygląda para gejów się całująca? Patrzcie, ohydna. Jak wygląda para hetero? Cieszę się, że mogłam nakręcić sobie ten filmik. Ja też się bardzo cieszę. Co się życzy? Co się życzy właśnie z tej okazji? Nie wiem, ja zawsze tak mówię, be proud, bądź dumny. I tyle. No to trzeba być dumnym z tego, kim się jest. I tyle. Bądźcie sobą, nie zmieniajcie się na siłę, po co? Nic na siłę, dokładnie. Wpadajcie na następne filmiki na naszym kanale, dawajcie łapki w górę i piszcie komentarze, bardzo chętnie zawsze czytamy i odpowiadamy. Jeszcze raz, dziękuję ci bardzo. Ja tobie też. A co mi też, dam ci buzi. Pa! Pa!